Witam serdecznie w kolejniku Sweta na osadzie. Jak dzisiaj widać, oczywiście mój kejsik z beczką, czyli sprzedaż mleka. Więc na samym początku grzejemy na mleczarnię sprzedać mleko i potem przewijam czas. Potem przewijam czas o 2 dni prawdopodobnie. No i wtedy będę woził sobie dalej uprawy. Czyli pszenica. Nie, pszenicy nie mam w sobie akurat. Jęczmień i rzepak. W rzepaku mam 2 kursy, jęczmienia też w sumie 2 kursy. Ponad 2 kursy w sumie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może na 2 ciągniki będę woził. Teraz te ciągniki powinny trochę lepiej iść, bo dzisiaj będzie test czwórki, czyli U414 z 15-tonową przyczepą, tą moją, nową. Bo dodałem sobie modem More Power i powiem wam, że fajny jest ten mod. Bo z talerzową to on miał straszne problemy, ten Ursus. A teraz pod górkę normalnie, tylko wystarczyło mu jeden bieg rzucić i normalnie sobie 8-10 na godzinę jechał, nie? No i dobra, mleko cyk, poszło. Dawaj kasę. No i to mi się podoba. A mleka mam jeszcze 12 tysięcy litrów. Więc jeszcze półtora beczki. Więc trochę kasiorki będzie. No i... rzepaku miałem też... trochę kasy. Ej, trochę kasy. Trochę tysięcy litrów. Tam było 15, 20. O, 1000 za premię sobie do sklepu, więc zrobicie. Tam miałem chyba 1000. Nie, tam miałem 21 ton rzepaku jakoś tak. Więc miałem 31,500, jak widać. No i więc pszenicy 34 tony. Więc trochę kasiory da. Na 3 wagony będą się rozdzielić. No i kukurydzy 22 tony, ale to dopiero na czerwcu. Bo teraz na wiosnę będzie siana soja, więc... soja, łubin, jak to woli. I się zastanawiam, na co te pieniądze wydać. Czy na nowe pole, czy na jakąś maszynę. Najlepiej by się przydał jakiś ciągnik, nie? Albo przyczepa jakaś. Albo beczkę zmienić trzeba, na pewno. Do gnojowicy. Trochę przymała. Te 5000 litrów to trochę mało. A coś większego by się przydało. Mimo, może większy ciągnik też, to nie byłby głupi pomysł. No i dobra, poszli. Wtedy większy ciągnik do uprawy jakiś bym się przydał. No i może większy siewnik. Ale, o, tutaj te pole może poprawię, bo jest fajne. Może jakieś brony, żeby po orce. No nie wiem, pomyślę. Coś trzeba będzie ogarnąć fajnego. Ten case idzie jak dziki teraz, jak jest naprawiony. Coś pięknego. Jak ja znowu 19 tysięcy dostanę za mleko, za tą beczkę. Ło, to ja będę bogaty dzisiaj na odcinku. To wreszcie są takie pieniądze, które warto zarabiać. A i promocje są takie, żeby nie było. Waltra w takiej konfiguracji jak teraz. 230... nie, to jest za dużo akurat. To jest za dużo koni jak na ten moment serii. No i przede wszystkim na maszynie. Oj. Przepraszam. To ja będę bogaty dzisiaj. I się zastanawiam, na co to wydać. Chyba na ciągnik. Bo ciągnik około 140 tysięcy kosztuje. No, kombajnu wiadomo, jeszcze nie, no bo kombajn dopiero 2 sezony mam, ale fajnie tym bizonkiem przykosi moim, więc... więc na pewno kombajn odpada. Tutaj może to pole, to po lewej. Nie wiem, ile ono kosztuje, ale... ale zobaczyć można, nie? No i teraz będzie sezon susty, więc fajnie już to idzie. Tutaj sezony już fajnie idą na tej serii. O, może prasa? Może nowa prasa? Też by nie było w sumie nową prasę kupić, głupie. Jakąś rolującą chyba. Bo bym się, szczerze mówiąc, trochę turem pobawił. Albo chociaż to moją ładowarką. Przecież ta moja ładowarka się nie nadaje. Bym musiał pewnie sobie tura do case'a założyć.
Nie, zobaczymy. No bo prasa też by się przydała większa już, nie? Jakaś rolująca. Wiem, że belki by się zaczęły z górki, ale fajnie by to wyglądało. Tylko, że wtedy bym musiał stogi opróżnić, pozbyć się stogów. Znaczy nie no, stogi bym sobie ręcznie ustawił na razie, a później bym te moje stogi przełożył, co mam z siana. No, to tak trzeba zrobić. No i dobra, z samego mleka, kurde, zarobiłem dość grube pieniądze, bo miałem 500 zł na koncie, że tam 600, jak zacząłem odcinek. 48 tysięcy, nie? 48 tysięcy zarobiłem za same mleko. To jest... Oj. To jest hit. 48 tysięcy za same mleko zarobić. No to jest niepojęte. Ja jestem jeszcze na takiej serii. Przecież ja mam tam tych krów ile? 8, 12... 20 parę krów mam tylko. A ja mam tyle kasy już z nich, że... Rzeczy mi oczywiście starsze na cały rok, więc to spokojnie. Znaczy na cały rok, no na przewijanie, bo dwa miesiące muszę przewinąć. Bo w grudniu będę najeźdź wesele. Więc teraz do grudnia muszę przewinąć. 48 tysięcy, tak o. To jest niepojęte. Dobra, tutaj zostawię, bo bizon jest skryty. No i dobra. Teraz zapnę sobie... Oj, trochę ciasno się tu robi powoli. Akurat tak wyszło, że dwie małe muszę zapiąć. Ale będę sobie na zmianę jeździł. Raz Fendem, czy raz Fendem, raz... Nie Fendem, tylko tym. Raz Ursusem, raz Case'em. Dobra, tam jest wyjazd otwarty. No tu chyba przez stodołę będzie najlepiej jeździć, tak mi się wydaje. No tak, na pewno. Dosypię sobie jęczmienia. Co, za szybko odjechałem? Która się nie spełna. Nie wiem, dobra, nieważne. Teraz tak, pójdę się przespać, sen pobudki o 9. Sen pobudki o 9. Kurde, co ja powiedziałem w ogóle za słowo, nie? Takiego słowa nie ma, sen pobudki, ale dobra. Czas pobudki, o to mi chodziło. Na 9, więc oczywiście listopadzik. Jeszcze jeden dzień przewinę i pokażę wam, jak to wygląda. O, odsetkę pożyczki właśnie trzeba jeszcze zwrócić. O, zapotrzebowanie na kolonii. Na co jest na kolonii? Na co jest zapotrzebowanie? Tylko nie wiem na co. Jakieś badziewie, którego nie ma. Chyba, że już przeleciało dawno to zapotrzebowanie, ale nie. A, tu już to gówno są nowe. Na co? Na chipsy, gdzie mieszane jest zapotrzebowanie. Tak to wygląda. A mnie bardziej pszenica interesowała. 1300 już dzisiaj. 1200. 400. No to w sumie dzisiaj będę sprzedawał, tak na dobrą sprawę, nie? To dam sobie trochę późniejszą godzinę. Taką dziś koło 11. No tu 20 zł urosło. Dobra, tak musi być. A krowy wyglądają tak. No, żarcia widzicie, tylko 7 ton żarli, więc nie ma problemu. A krów jest 36 już. A ja chciałem zobaczyć, kiedy będzie nowa krowa. Czy kiedy będzie jakiś poród może. Tu jest dojrzałość, dojrzałość. Najszybsza jest za... No, za 7 miesięcy będą najszybsze krowy. A tutaj jest wymagane 50 krów, tak? Znaczy wymagane, tyle wchodzi. No, a promocje są takie. Czyli nie za ciekawe. No i dobra. Dobra, zrobię pierwszy kurs z tym case'em.
Robię pierwszy kurs case'a, a później chyba go będę wysyłał po prostu. Przez tego moda. Znaczy, nie przez moda, tylko przez pracownika. Może się nie zabije. Zobaczymy. Ale teraz widzicie, no. Ten mod dodałem, to zaraz idzie w tej górze, jak diabeł. Przyszedł na spokojnie z takim przyczołem pomienić tutaj pod górę, nie, że on tu zdychał. Wiadomo, tam trochę będzie słabno, no bo wiadomo, o co chodzi, nie, ale... Ale na pewno jest to dużo lepiej, bo wchodzę 38 na godzinę pod taką, no w sumie nie jest to realne dosyć, nie? Że pod taką prędkość tutaj podjechać. No to wiadomo, że tam trochę spadnie mi prędkość, no ale nie tak jak wtedy. Wtedy to chyba jechałem 15 albo 20 na godzinę, no to jest przesadne. Oj! No nie, no muszę, musiałem zrobić ten listopadowy odcinek, bo bez tego odcinka by się nie obyło. No dobra, sprawek będzie mało na odcinku. No to jeszcze mogę sobie dorobić mieszanie TMR, no ale to tam wieta. O właśnie, chciałem siewniki zobaczyć, bo to mnie interesowało. Takie pod 170 koni jakiś. Ten tu już odpada. 140, ale te 3 metry to odpada. Ten farmer to jest fajny, ale jest dosyć duży. No ten to już w ogóle będę odpada. Alpego. 4 metry, to mam 4 metry, to mi nie uśmiecha. Tutaj są te wielkie ziemniki, to odpada. 6 metrów, 200 koni. A ten sułki ile wymaga? 210. Ewentualnie ten mazur zostaje, nie? No bo to jest 6 metrów. Ale tu nie ma mocy wyładowanej. To jest 6 metrów. No, może ten mazur? To nie był taki głupi pomysł, ten mazur. Wtedy z tego mazura na takiego Porsche Pronto z szóstkę? Pokaż mi tego Porsche. Już taki widać profesjonalny ten ciemnik, nie? No! Pomyślimy nad tym Porsche'em. Pomyślimy nad tym Porsche'em. Ale myślę, że tego Mazura sobie kupię. Bo do czwórki on będzie idealny, nie? Tak mi się wydaje. Jak nie do czwórki, no to na pewno do Case'a. Co to jaki Mazur nie może być ciężki w sumie. Tak sobie teraz myślę. Tylko, że ta czwórka ma 100 koni, no to lepiej by do, pod Case'a to wyglądało, nie? Więc zobaczymy. Mówię, na pewno sobie to ogarnę. Myślę, że taki mazur 6 metrów, teraz na siebie już. To już by była dobra sprawa, nie? A jakaś talerzówka? No właśnie, trzeba to popatrzeć. Te maszyny trzeba popatrzeć, bo to już czas, nie? W sumie dobry czas, żeby już sobie ten. Żeby sobie coś rozglądać się za maszynami, bo... O, tu rzepak rośnie. Ty, jakbym tą trójkę kupił z rzepakiem. Bym miał tu fajną, długą linię rzepaku, nie? No. Tu trzeba pomyśleć coś. Trzeba coś pomyśleć. Nie, źle zajechałem. Źle zajechałem, bo ja powinienem za czwórką pojechać. Ale może się wyrobię. Bo powinienem tam za przyczepą jechać. A rzepaku jest 5300. No dobra, to wezmę ten rzepak 5 ton i po prostu zostanie tutaj 300 rzepaku i tyle, tak? Zostanie 300 rzepaku, a te 3... Nie, teraz nie zobaczę. A te 13 ton rzepaku pszenicy zostało? Jęczmienia, sorry. No to wezmę już na sobie na tamtą przyczepę. Teraz tak, tutaj przodem na asfalt. I teraz
Użyję sobie pracownika, no bo nigdy nie używałem go. Czemu nie mogę tu wybrać punktu? Ja się tam pewnie o tą bramę jakoś zaklinuję, ale powinien dać radę. Z dwójki ruszy? Ja poszedł z dwójki. Trójka. Nie, zrzucę mu na. Może lepiej z jedynki będę, jak będę ruszał. Dziękuję, że pan mnie puszczasz. Tutaj widzicie, moja talerzówka jeszcze została. I dwójeczka. Nie powinno być tragedii w sumie. Teraz ten jak more power jest dorzucony, to teraz można jeździć. I czwóreczka. Ciekawe, jak on sobie pójdzie z tą przyczepą. No teraz z tym modem to na pewno pójdzie, bo z tego moda w sumie musiał testować go. Ale na pewno by się strasznie dusił. A tu pod górkę zobaczymy, czy będą się zrzucać z biegu, czy nie. O bo, gdzie ten baran pojechał? On gdzieś tam przez pola rypie, ty. Damy mu na trójkę. Na dwójkę. Jak widzicie, mod dużo dał, bo ładnie idzie z tą przyczepą. Tak to już bym się pewnie dawno zesrał z tą przyczepą. Podpiłujemy go na dwójce, a przy tym tą trójkę. Bo on sobie da radę. Nie wiem, czy trochę go nie zmuliłem, chociaż nie, aż tak bardzo go nie zmuliłem. Sobie linkę wrzucę drogową. I tutaj sobie powolutku podjechać. Na lewą stronę powinno być zrzucanie. Dojechał jakoś. Jakoś dojedzie tyle, ale on jakoś naokoło dziwnie jechał. On gdzieś tam przez krzaki jakoś jechał. Ja tam gdzieś przez pole jechał. Ja nawet nie wiem, gdzie on jechał tak naprawdę. Dobra, zrobić wynajęty pociąg. No serio, ja nawet nie wiem, gdzie on był. Była gdzieś na mapie go tutaj za kościołem, gdzieś tutaj widziałem, on gdzieś tą drogą jechał, tak? Tak jakoś. Jakiś tak dziwnie pojechał. A on sobie tędy wjedzie, okej. No ale jakoś tam dojechał. Trochę dziwnie dojechał, ale jakoś dojechał. Dobra, jedna przyczepa jęczmienia, a druga rzepaku. Więc wszystko gra i buczy. Tutaj znowu muszę mu na asfalt wyjechać. Żeby on się nie zgubił, kolega. On gdzieś pewnie znowu gdzieś tutaj przez 42 pojedzie ten no, drogą jakąś. W ogóle nie wiem, on jakoś tak tu prosto, jakoś tak pojechał. Tak jakoś, gdzie mam myszkę. Nie wiem w ogóle, jak on tam przejechał, ale... Dobrze, ja tego nie widziałem, bo on tam jakoś po polach rypał. I tak dla bezpieczeństwa tego chyba tutaj na czwórkę zostawię. O! Jak go na polu czwórce zostawię, bo tyle teraz już przez ten asfalt przejadę. Teraz pusta przepa to z dwójki i raz dwa pójdzie. Lewa wolna, prawa wolna. No i czwóreczka, bo z górki to ogień. A nie, no teraz to można jeździć, nie? Coś pięknego. Teraz już więcej normalnie w transporcie będę chciał jeździć. Bo tak fajnie na tym modzie to idzie. Mówię, że znowu baran w lewo pojedzie, bo on tej drogi jakby nie czyta.
Po prostu tutaj nie czytają tam jakoś tutaj widzica? Tutaj drogą polną idzie. No dobra, nie interesuje mnie to. I potem tutaj pewnie jakoś tak przejedzie. Ja sobie jeszcze szybki obrót muszę z jęczmieniem zrobić, więc. Zobaczę, ile będę miał pieniążków, bo może ten nowy ciągnik na wiosnę się pojawi. Ale się mi chyba na pewno, no bo ten. W sumie tym 4 metrowym też dobrze idzie, nie? Ale lepiej jakby szóstka była. Że pakuj to zostawiam te 300 kilo. A te 300 kilo to będzie dokoszone do nowego sezonu. Tam parę pól rzepaku dosiałem, więc. Patrz, czwórki od razu ruszył, to tak, o, jebany. Teraz on moc został, co do tego on tak idzie. No, mówiłem, że tam gdzieś. Mówiłem, że gdzieś tutaj za kościołem jedzie. Gdzieś tam za kościołem tutaj ten asfaltem jedzie, no bo tutaj ruch samochodowy jest wyłączony. Tutaj żadne samochody nie jedzie, tylko on tam w lewo kręci, dlatego tak pewnie jest zrobione. Dlatego pracownik tam nie jeździ tędy. A szkoda, że tędy nie jeździ, bo tutaj jest 3 razy szybciej niż tam naokoło, ale no okej, no. Ważne, że dojechał i się nie rozbił, nie? Dobra, szybkie zrzucenie biegów na dwójkę i. No i widzi to, no można jechać, nie? 16 na godzinę to jest coś pięknego, a tak to ja bym tu pewnie z 3-4 jechał. W sumie bez tego moda to ja tutaj 3 na godzinę jeździłem, no to. Kurde, jest różnica. Nie? Pamiętam jak tamte dwie przyczepy zaczepiłem kiedyś, no to ja 3 na godzinę tutaj pod tą górę jechałem. Zawsze narzekałem na ten ciągnik, że on mocy nie ma. A teraz to on idzie jak wściekły. No i gitara, nie dojechałem na skrót. Ursusa też chyba wyślę w drogę powrotną. Chyba się nie zabije. A dobra, pociąg przejechał? Jest pociąg. A jest, dobra, stoi, tylko ja przez ten. O, teraz dopiero widzę go. No, przez ten znaczek Ursusa nie widziałem go. Dobra, wyślę go. Chyba tyle powinien dojechać jakoś, nie? Chyba się nie zabije. Tylko gdzieś też tu obok postawię. A nie może dotrzeć do celu przez to, że nie stoi przy asfalcie, czy co? Czy przez to, że tam talerzyła stoi? Dobra, tutaj na asfalt przejedź. Albo przejadę mu tutaj, o. I tutaj powinieneś dojechać. Dobra, gdzie jest lokomotywa? Lokomotywa stoi. Ale może się przydało przejść naokoło. cm jęczmienia na początek. To na który to wagon sobie? Na ten. Środkowy, okej. Okay. Tego chyba trzeba otworzyć, bo ja chyba nigdy nawet na niego nie spałem nic. Nie, czy tutaj w tym pociągu, ale to już mówiłem nie raz, że w tym pociągu jest taka jakaś dziwna kamera. No i na pierwszym rzepak i tyle. 20 ton rzepaku i tyle. No tam było 2300, no ale co sam wiesz. Dobra, cofnę się, bo będzie chyba szybciej, jak się cofnę tym pociągiem i sprzedam, niż jechać przez całą mapę. No w sumie fajnie przez całą mapę jechać, tak? No ale już teraz pokazywałem wam, jak jechałem do przodu, więc teraz pokażę wam, jak się jedzie do tyłu. Jest to 3 razy szybsze. I bliżej przede wszystkim. 131 i 8 tysięcy los. Jaki jestem bogaty. Nie, to na pewno. Na pewno na wiosnę wlatuje siewnik, ten mazur i nowy ciągnik. To jest już. A właśnie, jeszcze talerzy chciałem zobaczyć.
Kultywatory? Nie, broń talerzowe. Będę miał 180 koni, no to na tą talerzową kupić, nie 7-metrową już. To jest czwórka pewnie, tak? 4,5. To jest takie wielkie? A nie wygląda ten farmer, żeby taki wielki był. Znaczy te talerzówki to już mam kupione, tak? To jest ta? Nie, mam tą 4,1. Więc ewentualnie się zwiększa ta talerzówka. Ale w modach w sobie nie mam ciekawej talerzówki, tak na dobrą sprawę. No tego to nie pociągnę za cholerę, no bo czym to pociągnąć? Oprócz tego ogromasza w sumie. Albo tego kukerlinga, no to tak na dobrą sprawę, to nie mam już na co zmieniać. Ewentualnie na to mogę zmienić, ale te 4-8 metra, nie? No dobra, tak to wygląda. A w kultywatorach jak to wygląda? Tego pewnie tylko bym mógł kupić szmaragda. No bo kara to już jest za dużo, nie? Tak, to już jest za duża moc. Tego też nie, bo ma 220 koni. A takiego ciągnika to ja nie chcę tutaj jeszcze. A to jest taki typowo kultywator pod ten, po orce. To nie. Brony 10-metrowe. Należy mieć brony 10-metrowe, to trzeba orać, nie? No ale takie. O, tu jest gruber dobry. 3-metrowy. Kurde, no jest problem z tą talerzową, nie? Bo tego to za cholernie pociągnę niczym. No jest problem z tą talerzową, jak nic. Nie wiem. Albo tego kukurlinga 6-metrowego ogarnąć. Nie wiem, albo talerzówkę, albo to, nie? Bo nic innego nie wchodzi w grę. Tylko te. Oj, te dwie maszyny. Ten ma piątkę. No, o kur! Nie, no do tego, bo jest lżejszy. Ta gra ma się lżejszy. To ewentualnie mogę taką zmianę zrobić. Bo to jest trochę ciężkie jednak. To jest trochę ciężkie, bo to jest 7 ton prawie ciągnąć. Znaczy, no case by dał radę, no ale bez przesady. Ten Joker ma 8 metrów już, nie? To już się taka duża moc tutaj zaczyna. Ja mam 190 tysięcy. A ile jest minut odcinka? 28. Może by ja zrobił jeszcze tego TMR-a jednego szybkiego? Ja zrobię tego TMR-a szybkiego. Dobra, to na razie na rzepak wjadę. Oj, trochę ugniotłem. Ale ja potrzebowałem tego. Znaczy tego. Jak to było? Teraz ja pewnie co nie blokuję, tak sobie myślałem. Tu było 6 do 4 chyba, tak? Chyba jakoś tak. Tak, bo tu było 3 tony i tu było 2 tony. Dobra, to się zgadza. Się wszystko zgadza i tutaj reszta kiszonki było 3 tony. Bo to jest 3 i 2, to jest 5. Drogowe sobie wrzucimy, no. Żeby to szybko przejechać. No i dobra, teraz trzeba cofnąć ładnie. Włączymy wałka. Żeby się ładnie kręciło. No i wrzucamy, no dobra, może być w sumie pierwsza słoma, obojętnie. A, to jest to chyba. Ta, ona się cała nie wrzuciła. Bo ja zapomniałem, że to trzeba trzymać. Znaczy, nie zapomniałem, tylko. Nieważne w sumie. Ja zawsze trzymałem kostki, więc. Dobra, jedna mi wyleciała, bo źle złapałem do tego. A TMR to jest w sumie 6 tymi kostakami, to jest szybko, bo to tam wie. Każda po 500 litrów to. Też się łatwo liczy. Widzicie, jak to szybko idzie tymi kostkami?
A ile tych jeszcze słomy jest? 168. O, to jeszcze tych DMR-ów tu daje. Da. Tak na dobrą sprawę, to mógłbym siano robić na sobie na handel. Bo tu kiszonki też jeszcze jest w cholerę. 72 tony. Te trzy łyżki to jest naprawdę szybko wrzucić, więc mi się podoba robienie TMR-u. Na tej serii robić TMR to ja uwielbiam. Bo to są szybkie trzy łyżki, kiszonki i tyle, nie? Bez problemu. Wszystko pasuje. Kostka po 500 litrów, więc... No opartego mógłbym jeszcze więcej siana wrzucać, nie? Żeby się pozbyć, ale chyba kiszonki mam więcej. Nie no, siana mam więcej, wiadomo, ale... Mniej więcej równe składniki robię, no bo 3 siana i 3 kiszonki robię. 3 siana, 3 siana, 3 siana, 3 słomy i 2 słomy, nie? A może by jakiegoś większego paszowoza ogarnę? Też by w sumie nie było głupie. Ten ma tylko 8 metrów sześciennych pojemności, więc... O, tu jeszcze jedna kostka słomy, więc sobie ją dorzucę do ścielenia. Właśnie jak tam słoma u krów. No w sumie trochę trzeba by było wyjąć tych kostek później, ale to tam... Na później. Jeszcze ten TMR mogę umieszczać, ale to już po odcinku. Bo teraz już sobie skończę odcinek, więc... Co, no grube pieniądze, dziękuję, 32 minuty, na razie, pa, pa.